Dobry wieczór, zaczynamy. Fakty po faktach. Diana Rudnik, witam Państwa i witam moich i Państwa pierwszych gości. Są z nami Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Witamy, dobry wieczór. I Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL Trzecia Droga. Także witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wróćmy do tego listu, który jest głównym dowodem, jaki Roman Giertych przedstawia, składając zawiadomienie do prokuratury. Roman Giertych z Platformy Obywatelskiej. Podkreślmy, nie, bo to jest jego wielka zasługa. Kolejna wielka zasługa Giertycha, który szkodzi PiS-owi bardziej na niż prezesa, cała reszta który opozycji. Wiedział, a nie powiedział. Nie zawiadomił prokuratury o tych wszystkich przekrętach, które w Funduszu Sprawiedliwości się dzieją. No ale też znowu słyszymy, że to, że napisał taki list do prokuratora generalnego, to jest dowód na to, że był zainteresowany pani sprawą, redaktor, że chciał coś pani w tej redaktor, zrobić. Pani pan tak Jarosław Kaczyński jest prawnikiem i mam przeświadczenie, że odróżnia list pisany do swojego ministra od zawiadomienia do prokuratury. Więc ja rozumiem, że on w tej chwili chcę nam wszystkim udowodnić, że ten list, ponieważ akurat tak się stało, że minister Ziobro był również prokuratorem generalnym i to jakby wyczerpuje temat. Nie, dlatego że zawiadomienie do prokuratury jest czymś zupełnie innym. Jarosław Kaczyński jako poseł, jako funkcjonariusz publiczny miał obowiązek poinformowania prokuratury, jeśli był zaniepokojony, że takie rzeczy mają miejsce. Problem polega na tym, głównie jest to dzisiaj problem Jarosława Kaczyńskiego, że jedynym powodem, dla którego Jarosław Kaczyński był zaniepokojony wtedy tą sytuacją, to było to, że jeżeli to się wyda, że Ziobro korzysta z Funduszu Sprawiedliwości dla kampanii wyborczej, to PiS nie będzie miał pieniędzy. Po prostu nie będzie mógł korzystać z dotacji. Ale może wystawić rachunek. Redaktor, wystawi. Ale o czym powinno, pani redaktor, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesna straciły dotacje z powodu błędów księgowych. Powtórzmy, błędów księgowych, a nie z powodu świadomego przestępstwa wyborczego. Tylko błędów księgowych i nie było zmiłuj. PSL został postawiony na granicy bankructwa, wiele lat z tego wychodził. Nowoczesna przypłaciła to też bardzo poważnymi konsekwencjami. Tak, takie jest brutalne prawo, ale prawo. W przypadku tutaj list Kaczyńskiego dowodzi, że mieliśmy do czynienia ze świadomym łamaniem prawa wyborczego. Co więcej, pani redaktor, bo jeszcze ten wątek nie wybrzmiał. Przecież w tym liście Jarosław Kaczyński, bo ja przeczytałem to, co jest dostępne, on tam pisze, nie, panie Ziobro, jest pan prokuratorem generalnym, mówię panu, że dzieje się przestępczość. On mu pisze, proszę zaprzestać. Rozumie pani, to jest tak, że on pisze do prokuratora generalnego, żeby prokurator generalny zaprzestał. On pisze do swojego ministra po prostu, a nie do prokuratora. No tak. Pisze do szefa partii koalicyjnej, która to w ramach tej koalicji jego zdaniem zaczęła tak trzepać kasę, że to grozi całemu projektowi, bo jak się wysypie. A który to minister i lider nie posłuchał. Nie posłuchał i to samo było w roku 2023. I do tego dołączmy, Michał, do tego dołączmy te wszystkie inne historie, o których mówiłam przed chwilą, czyli NCBR, Lasy Państwowe i poszczególne ministerstwa. Czy zatem w Państwa opinii PKW tym razem na dniach ma się zajmować tą kwestią? Zdecyduje, że jednak te pieniądze subwencji w całości czy w części będą obciąte. Biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj mówi prokuratura, stawiając na przykład zarzuty ministrowi Romanowskiemu, nie ma żadnej wątpliwości, przynajmniej prokuratora jej nie ma, że publiczne pieniądze, które powinny były służyć ofiarom przestępstw, służyły politykom po to, żeby mieć lepsze umiejscowienie w kampanii wyborczej i generalnie na scenie politycznej. Nie, tak, to jest kwestia formalna, bardzo prosta. Mianowicie, czy pieniądze zostały użyte na kampanię wyborczą? A w moim najgłębszym przekonaniu dzisiaj nawet te filmy, które widzieliśmy z drukowania billboardów czy tam banerów jednego z kandydatów, pokazują wyraźnie, że to były pieniądze użyte na kampanię wyborczą, bo PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, nie interesuje się wielką ideologią. Ona tylko sprawdza, czy na kampanię wyborczą zostały prawidłowo wpłacone pieniądze i tu są odpowiednie kryteria. Na tym wywrócił się kiedyś Polskie Stronnictwo Ludowe. Miał nieprawidłowo wpłacone pieniądze na konto. I to sprawdza PKW, tylko a później PKW sprawdza, czy te pieniądze, które są legalnie na koncie, zostały legalnie wydane na materiały wyborcze. I jeśli PKW stwierdza, że jest materiał wyborczy, który był opłacony z innych pieniędzy niż te, które były na koncie, to już oznacza, że zostało złamane prawo i to już oznacza, ale że partia może być trudne przedstawiła... do udowodnienia. Nie, bardzo proste. Bo... Jeżeli... To, że wóz strażacki będzie służył społeczności, a że koło gospodyń wiejskiej dostanie sprzęt, jeżeli na banerze ma będzie pani... ciężko podciągnąć. Nie, dlatego że pani, my mówimy tutaj o
także faktach drukowania materiałów wyborczych, używania tych pieniędzy bezpośrednio w akcji wyborczej czy w akcji politycznej. To jest, pani redaktor, bardzo proste do udowodnienia, bo materiał wyborczy w Polsce, naprawdę mamy wykładnię prawa, co jest materiałem mam wyborczym. Mam również doświadczenie w tym. Tak, nadzorujący fundusz, pan Romanowski, czeka na decyzję Sejmu, czwartek, piątek posiedzenie. Przepraszam, jeszcze uważna rzecz. Gdyby to nie było takie, jak my tutaj dzisiaj mówimy, to by Kaczyński nie napisał tego listu, bo on pisał ten list właśnie dlatego. Zobaczymy, jaki będzie ruch prokuratury. W sprawie Romanowskiego ruch prokuratury ma przyjść szybko, ale czy zagrożenie zatrzymaniem, tymczasowym aresztowaniem, to nie jest za dużo? Romanowski nie wydaje się jako 112 milionów uciekający przed wymiarem sprawiedliwości. Pani redaktor, ja może pracuję... usłyszeć zarzuty, czy powinien także te kolejne dolegliwości powinny Ja spotkać. Powiem tak. Pracuję w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. My tam mamy dosyć głęboki wgląd w to, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości. Widzimy tyle, że wszystkie inne pieniądze budżetowe, które są pod jurysdykcją Ministerstwa Sprawiedliwości, one przechodziły swoją drogę tak, jak przechodzić powinny, czyli Departament Budżetu, Biuro Finansów i tak dalej. I na użytek Funduszu Sprawiedliwości stworzono taką oddzielną ścieżkę. I tym się zajmowała grupa ludzi. I dlatego prokuratora mówi, że być może mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Minister Romanowski bardzo dowolnie wydawał wielkie sumy pieniędzy. Prokuratura jest poważnym organem niezależnym i proszę mi wierzyć, no nie powiadałaby takich... Ten o zorganizowanej przestępczości. Tym bardziej, pani redaktor, że w Polsce decyzje o aresztach zawsze podlegają ocenie sądu. Jeżeli sąd uzna, niezawisły sąd, który wielokrotnie uznawał, że decyzja o aresztach jest za dużo, jeżeli sąd tak uzna, to